Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, kolejnej odsłonie. Będziemy grać teraz barbarzyńcą na wszystkich trzech poziomach. No ja sobie tutaj barbarzyńcę otworzyłem, ale sobie go usunę, bo nie pamiętam szczerze powiedziawszy, czy Barbarian to jest ta druga postać i właśnie magii ma 0. Czy coś tam możemy? Barb. PK. Niech będzie. I zaczynamy od normala. Jakie tu questy dostaniemy? No standardowo. Co ciekawe, jak bawiłem się chwilę przez tym barbarzyńcą, on z poziomu na poziom dostaje, oprócz tam statystyk, jak życie, many oczywiście nie dostanie, ale dostanie do odporności na magię i to będzie fajne, bo mniej więcej z 30 poziomem będzie po prostu 30%. O, mamy już zatrute źródło, dobrze. Co tam mamy? W ogóle mamy maczugę. I zauważyłem, że on nią szybciej uderza niż. Czym? Niż mieczem. Zobaczymy w ogóle tego Rage'a. To, co ktoś tam pisał, że I właśnie. can't cast that here. Że właśnie. Jak się ściąga przedmiot, to z jednej strony można go zabić instant, z drugiej strony można odnowić te stracone punkty życia przez zmęczenie. I jak tu się pojawi zmęczenie, to mimo wszystko, że sobie podnoszę, podejmuję przedmioty, to nie ginie. Jedynie po jakby już efekcie zmęczenia można sobie w ten sposób faktycznie odnowić punkty zdrowia. Dobra, to idziemy dalej. Na razie mamy postać na bazie wojownika. Mamy pierwszy quest. Aha, mamy tego ziomka. I need something done, but I couldn't impose on a perfect stranger. Perhaps after you've been here a while, I might feel more comfortable asking a favor. I need something done, but Dobra, tam. Albo chcesz tego questa, żebym ci zrobił, albo idź się bujaj. I need something done, but I Czyli, że tak powiem, on mi nie udzieli tego questa do momentu, kiedy nie wzrośnie mi prawdopodobnie level. Zobaczymy, czy będzie rzeźnik. Będzie rzeźnik, będzie. Uuu, to będzie ciężko. Please listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead, killed by a demon he called the Butcher. Avenge us! Find this Butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Your death will be avenged. Się zastanawiam, czy właśnie z jednej strony tak, Barb nie może nosić dwóch broni. Zobaczymy, jak będzie z toporami, z mieczami dwuręcznymi. Może jakimś cudem je będzie mógł, chociaż wątpię. A zastanawiam się nad tarczą w ogóle. Żeby z tarczą latać. Lecim na ten Szczecin. The sanctity of this place has been fouled. Bam, 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 bam. No i się zaczyna. Proszę, 2 i 1 i 2. Chodź tu. No i teraz jest uczucie zmęczenia, czyli stracił teraz te 2, 1, 2 odpowiednio statów. I widać, jak sporo życia mi ubyło, ale wystarczy zrobić coś takiego. Dziękuję. To jest chyba jakiś bug ewidentnie, bo no nie powinno chyba tak być. Ale to nie wiem, czy w ogóle będę korzystać z tego skilla, bo jest dużo mniej przydatny niż barbarzyńcy ten, znaczy niż barda. No może na bossów będę używać, może. Przy czym zastanawiam się właśnie, czy nie chodzić. No jak będę mieć jakby wszystkie możliwe bronie, tak? Czyli dwuręczne, takie, siakie, owakie. To sobie zobaczę. Jaka jest najszybsza prędkość ataku? Co się najbardziej opłaca nosić? Jakiś zwój dostaliśmy? A,
No tak, dla niego wszystkie zwoje będą czerwone, bo przecież zero magii ma. To będzie fantastyczna rozgrywka. Au. Ale trzeba przyznać, że damage ma spoko. Nie ma sensu jakby dawać tego rage'a na co innego niż bossy, bo to działa mniej więcej taką chwilę, że można tego użyć. Daje tam nieznacznie do tego dexterity 2, 1, 2, tak? Odpowiednio. Lecąc od góry. No więc tak naprawdę... No, tak se. Taka se jest użyteczność tego skilla. Ważne, że... Co ty mnie tu? A się zaczaili. No i tak. Czy mamy już dwa questy de facto. Dobra, chodźcie tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pieska rozwal. Okej. Devil King, proszę bardzo. Się złożą jak zapałki. Nie, bo tak naprawdę ta maczuga to jest tak na drugim levelu przynajmniej. Oho. I teraz możemy sobie porównać. O, Falkion. Falkion ma jeszcze większe obrażenia. Ale tak, zobaczcie. No ewidentnie jest to wolniejsza broń, przy czym mówię, nie mogę nosić dwóch. Nawet jeżeli ściągnę i spróbuję, to nie. Czyli tak naprawdę... No ewidentnie ma wolniejszy atak mieczem. Jednak w Diablo 2 to nie miało znaczenia chyba, tak? Po prostu szybkość broni determinowało po prostu szybkość ataku i tyle w statach broni, a nie jakieś tam predyspozycje postaci. To znaczy wiadomo, no, czarodziejce dać łuk, no to będzie strzelać wolno, ale... O, small axe, zobaczmy. Nie da się dwóch. Dobra. O! Szybciutko atakuje. Szybciutko. No to byśmy spróbowali połazić z tym toporem. Zobaczymy, z kawałem żelastwa takich. Proszę. I już poziom. I co ciekawe, ta kula many się odnowiła. Bierzemy, siły jest wystarczająco na razie. Weźmy sobie... Dexterity, on musi trafiać coraz lepiej. No i fajno. Tak. Czyli właściwie żadnej magii nie będzie używać, jedynie... Ale macha tym toporem jak cepem. No. Dobry. Barb. O, o, miksturka. Bierzemy bez... To znaczy te miksturki będą przydatne tylko w przypadku jakby posiadania punktów magii, bo na razie będzie bezużyteczna. O, jeszcze kolejna. Spoko. Ty mi tu uciekasz. Panie, chodź tu. Wszyscy muszą dostać. Fireball też na czerwono. Ale właśnie, co chciałem jeszcze zobaczyć, czy w miarę z wzrostem poziomów, o właśnie, dwa, nie rosną te staty jeszcze bardziej? Rosną chyba. Bo teraz jest 44. 4, 3, 4. No, czyli rośnie to z poziomem, kurczę, fajnie. I teraz zmęczenie wejdzie to. Taki mek i już jest zdrowy. W sumie mógłbym cały czas to zakładać, tylko tam dwa punkty życia będę tracić. Czy coś.
No to spróbujemy tak teraz używać. Zobaczymy, czy zginę szybko. Trzeba walczyć z jak największą ilością wrogów wtedy. Okej. Proszę bardzo, nie zginąłem, a było zmęczenie. No. I cyk. Idziemy szukać, gdzie oni są. Okej. Czyli daje nawet sporo boosta, kurczę, ten rage, no. Niby tak mówili bezużyteczny, ale niby się traci to życie, nie? Ale już 53 mam. Przy założeniu, że nie dostanę żadnych obrażeń, no to będzie tak po prostu maleć chyba co 2 punkty życia, czy co 4 na poziom. Dobra, na razie wędrujmy sobie dalej. Okej, zmęczenie. Teraz już niebezpiecznie mało, bo jest tylko 4. I cyk. To jest magia po prostu. No, drugi kijek, którego nie mogę używać. Fantastycznie po prostu. Książki, których też nie będę mógł na razie używać. Będziemy sobie je zbierać. Zwój healinga. O dziwo mogę. O dziwo. Search. No i oczywiście na czerwono. Także o apokalipsie to chyba będę mógł zapomnieć do końca gry. Przez wszystkie 3 poziomy będę chyba sprzedawać te książki. No nie wiem. Zobaczymy. Kurczę, ale dużo takich fajnych znajdziek nawet. Nie ma tragedii. Dobra, tutaj jest to, dobra. Coś tu, o właśnie, tak mi się wydawało, że tu jakieś złoto leży. Tak się dropiło wszystko, że... I chyba nie może go zabić taki skill, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Jak coś to podniosę przedmiot, jakbym miał zginąć. Bo już mi zjedzie do... krytyczne jedynki, tak. No ale proszę bardzo. To jest po prostu śmiech na sali. Normalnie jakby wstał z martwych. Prawie, że... taki po prostu recover, no... no nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. No, tego jeszcze nie grali. Barbarzyńca co po prostu jest niejako, nie wiem, okultystą, co potrafi się sam leczyć. Nie wiem, jak to nazwać. To nie jest wampiryzm nawet, tylko jakaś dziwna umiejętność samoleczenia się z niczego właściwie. Wysiłkiem, tak? Bo w sumie... gość nawet... O, jeszcze kolejny poziom. Dawaj do Vitality. Dexterity mi w sumie tak w sobie jest potrzebne. Do Strange'a na razie nie będę ładować, bo mam. Kurczę, sporo tych przedmiocików się tu zbierało. No, no. No. Dobra. Trzeba się zaraz będzie wracać do miasta. Czym to nie będzie ła... krótki powrót.
Zawrzesz go. I can't carry. Ring of carry. Dobrze, więc zdaje się, że tylko ten łuk został, ale łuk to bym sobie zostawił na Butchera. Ile? Jak mocny jest ten łuk? Trzeba zobaczyć, ile on tam ma. 11, no to koniecznie. I co? Idziemy sobie. Skoro ten łuczek to tam został, kupimy sobie zwoje portalu, bo niestety nie przyszły. Wypadało wszystko niepotrzebne w sumie. Jednak zwój portalu przydałby się bardziej. No i tak naprawdę idziemy tylko tam. Nie wiem, czy tam byłem. Chyba tak. No. Pierwszy poziom wydaje się być już bliski, że jak z toporem. No dobrze, no to standardowo zaczynamy wysypisko śmieci. Czyli tak, miksturki, raz, dwa, trzy. Dwój healinga zostawiamy, jakby się tam przydał. Cyk. Blacksmith oil. To. Drop mi to. Teraz co? Te zwoje będę mógł na pewno sprzedać. Cup. Czemu ja tego w ogóle nie założyłem? Tak. O, zwój identyfikacji. No, trzeba sobie to zostawić. Książka. Niech będzie, że tu. To wszystko na sprzedaż. Nie wiem, czy starczą będę lecieć. On sobie szybko tym atakuje. A żeby pobić te obrażenia, no to musiałby trochę... Chyba na razie spróbuję z tym toporem. Nie widzę na razie strzelców. W razie czego mogę sobie to i to zostawić. Nie ma z tym problemu. Gdyby byli strzelcy, no to wtedy po prostu się przerzucę. Miecze na pewno muszę sprzedawać, bo to jest bezużyteczne. I Blacksmith Oil, Oil of Accuracy. To gdzieś tutaj. Wydropić. I Identify. Super. No to lecimy. I'm glad I caught up to you in time. Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill drinking from them. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. Please find what has caused this calamity, or we all will surely perish. Spoko, spoko. What ails you, my friend? Mamy dwa questy. Teraz tak, tutaj nic nie ma do identyfikacji. Oh, what can I do for you? Nic, nie będziemy naprawiać. Na razie, co tam masz ciekawego? Bow of Devastation. Occasional triple damage. Proszę. Quick attack. Bronze club. Cape of balance. No. Łuk. Dobra, tam. Możemy sobie w sumie przejść się do Wirta, tak z ciekawości się przejść, tylko zobaczyć, co tam oferuje dziadyga. Co on tam oferuje? Psst, over here. 50 sztuk złota. Mace of Might. No i maczugą bym obracał jak. Czyli tak, wcześniej było 2, teraz jest 4, jeżeli dobrze zapamiętałem. 4 boosta do każdego
przedmiotu? No, no. To może być ciekawe. Teraz mi... I need something done, but... Dobra, idź się pocałuj. Pewnie po katakumbach mniej więcej mi powie. I sense a soul in search of answers. Dobra. I buy items. Scroll na pewno jeden. Bóg of Ser 3000. A wszystko na czerwono to wiadomo. I co? Idziemy tam z powrotem. Teraz już mamy portale, to nie będziemy takich wycieczek robić. I cyk. Dobrze. I Barbarian kręci się, kręci się, kręci się. Po lochach Barbarian kręci się cały czas. Gdzie teraz? Teraz mieliśmy na górę iść. Nic tu nie ma, bardzo ładnie. To przejście. Tu chyba wszystko zebrałem, nie? Tak. Coś w tym natłoku walki mogłem sobie zostawić. Ten łuk muszę sobie zostawić na później. W ogóle ciekawe, jaka ma prędkość ataku z niego też. Ała. I don't have a spell ready. Nie no, bierz tego Rage'a. Ile? 6? O ma, 6, 3, 6. No to jest potężny boost. No to nie, to nie z tego Rage'a niniejszym korzystać będzie, bo... Bo to potężne. Złoto? Strasznie dużo daje mu tego boosta. Kurczę, myślałem, że to będzie słabizna, a to wychodzi na to, że ten Rage potrafi cuda. Z poziomu na poziom jeszcze więcej? Znowu książka. Identify, co tu masz? Charged Bolt, aha. Jakiś klub wypadł. Jakiś klub. O, jeszcze chyba coś? Cup. Czy lepszy? Dwa. Nie. Nie lepszy, ale klub. Dobrze. Są tu jakieś mopki, dobra. Uff. Na zmęczeniu. I mówię 6, 4, 6. Piękne boosty. No to mówię, będę z tego korzystać jednak częściej niż... Proszę. Jak jest taki łatwy trik do uleczenia się, palnie. Okej. No jedynie to, że się tam troszeczkę stracić tego punkta życia, bo teraz powiedzmy mamy 29, tam jeszcze spadnie. Czekajmy, rzucimy sobie jeszcze raz i zobaczymy właśnie różnicę. Jak tak już
coraz więcej daje, czyli 6. O. Pójdziemy sobie przy okazji tam i zobaczymy, czy odwiedziłem. Było 6, tak? Gdzie z tym toporem dumnie? 6. O, ciekawe. Tyle samo? Nie, kup mnie tego. Tego mnie proszę nie gubić. Dobra, to idziemy. Idziemy na następny poziom, na którym to poziomie będzie Butcher, będzie masa atrakcji. I w sumie ten boost do Dexterity też się przyda, no bo on wpływa bezpośrednio na celność. Na celność, na armor. No a wiadomo, z Butcherem nie mam szans, więc muszę go jakoś przez kraty załatwić. Przeważnie te kraty są. Może mi się wylosuje poziom bez krat. Aha, dzień dobry. No to widzę, że tu może być zostać zweryfikowane to, czy... Dobra. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy... To jest niebezpieczne właśnie, jak tak już schodzi ten... ile tam było? 6. O, tu jest mikstura jakaś? Blocked door. 1. Masakra. Search. Dobra. No to chodźmy. O, proszę bardzo, wyleczył się kolega. Łof, panie. Spróbujmy ich zagonić gdzieś tutaj. No, całkiem spoko. Przedmiociki. I na razie barbarzyńca niejako może się trochę uzdrawiać przez te... Żadnych przedmiotów do identyfikacji. Może przez te awanse się trochę uzdrowić. Także na razie nie ma masakry. A, tam było chyba przejście, tak? Czy nie było przejścia? Nie. Tylko takie dziwne łączenie, dobra. No to lecimy dalej. Ale strasznie mi się nie podoba, że to są już łucznicy. Bo wolałbym ich nie mieć. Osiem. Wow. Jak zapałki. Bez kitu. Jak zapałki. No i tam było 22, czyli 8, coś tam i 8. No masakra. Można taki na dopale takim wchodzić do każdej walki i po prostu czekać, aż się wykrwawią wszyscy. No, dobra, teraz pójdę chyba do góry, chociaż nie wiem. Tutaj na razie... O, tu jest Falkion.
Nie ma co tego skilla rzucać. Tak, działa. Czyli wychodzi na to, że on może siekać tak samo jakby masowo jak Bart. Muszę to przetestować. Tak rozpłatywać do trzech wrogów, bo przecież tutaj zdaje się rozwalił paru. No. Będzie potencjał. I dobra, lecimy z identyfikacją. O, jeden punkt obrażeń, dobra. Dobra to. Dawaj tego złoja tutaj. I co? I mamy tutaj dalej. Szkielet. Nie? Why? Ale za to tu podejdą wrogowie, dobrze. Niech tam się skitrają. Co ty mnie tu dziabiesz? Dobra. O, proszę, to był najlepszy dowód na to. Trzeba pilnować właśnie tego podnoszenia przedmiotów, a tak to jest spoko. Weird Shrine. Wydaje mi się, że mogę tego dotknąć, ale się upewnię. Dawało to 2 do Dexta. Ale to się dowiem. Kapliczki. Weird. Szukaj na stronie. Plus jeden do max obrażeń dla wszystkich broni w ekwipunku. Kurczę, no to będzie do łuku też, super. Dawaj mnie to. No, 1 do 5, 2 do 11, super. Super, jaram się. Jak norweski kościół. Dobrze, chodźmy tędy. O, i tu jest... Almik. Gdzie była ta lokacja, no? A tu traci 6, czyli 8 i 6. No to to jest taki stosunek. Powiedzmy, jak jest jedno 100% straty, no to drugie to jest takie... Nie wiem. Dobra, to co? Będziemy tutaj... Takie jakieś 2 trzecie? Czy tak 75% tego bazowego, co tracę? No to wychodzi. Dobra, chodźmy tutaj. Powinno się to dać zrobić. Jeszcze z takim boostem, matko. Ja ich będę kosić jak... Nie powiem co. A prawżesz go! Przecież by cię zabił, chłopie. Dobra, ten hełm już jest zniszczony mocno. O właśnie. Proszę bardzo, chodź tu, nie uciekaj. Odczekam, wezmę do Dexterity. Aż ty mnie chciałeś tu dziabnąć.
cwaniaczku. Idzie kozioroga. Ups. No i się właśnie wyłożyłem na tym. Mam już normalne staty. Chodź tu. Trafżesz go! O matka. Jakby szybko atakuje, a kurczę. Można zginąć. Można tu przypłacić życie. Trzeba zwiększyć vitality chyba. Coś tu leży. Raps. Ale ty przecież podniesiesz to, tylko ubierzesz od razu. Już nawet umiejka wojownika. Umiejka wojownika. Z podstawki, tak? Czyli naprawa broni jest bardziej przydatna, no bo daje przynajmniej naprawy, co prawda niszczy przedmioty, ale no. Proszę. Aś się męczysz. Dobra, nie, nie podejmuję was. Chociaż wasz to jeszcze mogę. Chodź tu. Chodź tu od razu na niego. Od razu. Na koziorożca. Chodź tu, koziorożca. Ale cię złożyłem. Teraz sobie zaczekam, aż będę w lepszej kondycji. Otóż to. Dobra, idziemy. Piękne obrażenia, złoto. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Macie jeden. Ściągam. A więc jednak. Czyli jednak to działa, że właśnie jak się to ściągnie podczas zmęczenia. Dobra, nie będziemy wczytywać. Czy faktycznie, kurczę, można zginąć? No dobra. Spróbujemy się jeszcze raz. Że jednak się daje dopał, to można zginąć. Ściągając sobie zwój. Tak, czyli teraz jak ściągnę. Dobrze, ktoś mówił. No dobra. Warto pamiętać. I po prostu nie ściągać przedmiotów, jednak jak się jest zmęczonym. I nie zabija mnie to. Ale to działa. To jest piękne. No dobrze. To chodźmy dalej. Too much baggage. O, chodź tu, chodź tu. Ojojoj, nie. Teraz nie mogę się uleczyć. I gotta pawn some of this stuff. Dobra, nie mam tam.
to się poniszczyło mi się, no. No, tam są już miksturki. To już tylko tą sobie podejmę i... Tylko właśnie nie mogę nic zrobić chyba, tak? O, teraz. Bo to też było liczone jako podniesienie. Dobra. No trudno, zniszczył się tam Rax, ale... To sobie weźmiemy i naprawimy. No ten łuk, kurczę. Może bym jeszcze poszedł. Sam nie wiem. Łuku nie chcę się pozbywać, natomiast tamtych tak. To byśmy zrobili rzecz następującą. O. I teraz tak, tam jestem. Panie. O, skupany, jak mnie trafił. No to żeś mnie uleczył. Jeszcze ten jeden. O kurde. Nie, idź mi pan stąd. Wychodzi na to, że mnie zabiją teraz. Okej. Teraz ci dam radę. Trudrum. Czyli już nie ma wrogów. Jak siedlisko zła w dwójce, tak samo tutaj nie ma już potworów. To światło rozbłyska, to już koniec. No czyli co? Nie wiem, idziemy z tym łukiem. I tyle, no. Mogę? Mogę, dobra. Dobrze. Więc tak, zniszczył się ten Rax, no trudno, będziemy płakać za nim. Żywnymi łzami. Teraz tak, a jeszcze mam tu dwie mikstury. Trzeba je wyrzucić. Coś mamy do identyfikacji. Buckler. Ten mi daje dwa, nie, trzy armora. Sobie zamienię. To jest do sprzedaży. Aha, miałem zobaczyć, czy dwie maczugi mogę nosić przez przypadek. Może tak, taki barbarian może być. No niestety nie. Trzy. Dobra, zostaw tą tarczkę na razie. Tutaj książki dropimy oczywiście. Co tu mamy jeszcze? Search do sprzedania. Search, dobra, dobra. Search, healing to jak najbardziej bierzemy. Identify, healing. Jeszcze jeden identify. Reszta leci na sprzedaż, chociaż Spiked Club. Nie, to jest lepsze. Znaczy odwrotnie właśnie, tak powinien zrobić. O. Tam, że 1 do 7 to key z tym. No i ten łuk. Search. Dobra, to ten łuk sobie zostawię, żeby go przez przypadek nie sprzedać. Search, search, search. Okej. No to leci. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Nie byłoby szans, żeby dostać, ale... What's that you say? The mere presence of the demons has caused the water to become tainted? Oh, truly a great evil lurks beneath our town, but your perseverance and courage gives us hope. Please, take this ring. Perhaps it will aid you in the destruction of such vile creatures. Ale ulecz mnie też. Nie zapominaj się. Pierwszy pierścionek, który nie daje w ogóle ujemnych modyfikatorów. Już mam 15.
Do odporności to jest całkiem nieźle jak na tym etapie. No. Wow, what can I do for you? No i tyle. Tamten mi pewnie jeszcze nie da. Questa, mogę go zahaczyć, ale to. I sense a soul in search of answers. Dobra. Town portal na pewno. Co masz ciekawego? Wycisz stawów w town portal. Czerwony oczywiście, a zwoi mogę używać. Oh, such a trouble I have. Well, O. maybe. No, I couldn't impose on you, what with all the other troubles. Maybe after you've cleansed the church of some of those creatures, you could come back and spare a little time to help a poor farmer? Oh, such a. No, i to jest to właśnie, co on mówił, że dopóki nie oczyścimy kościoła, katedry, Oh, such. to wtedy nie pom do tego momentu nie da nam questa. Spoko, dziadziuś, damy radę. Potem sobie, a w ogóle już teraz mogę sobie dać tego questa na. Źle zrobiłem, bo trzeba było edytować sobie plik. Zdobyć najsilniejszą zbrojkę w tej grze i dopiero wtedy po pierwszej rozgrywce tak naprawdę złoto mi się nie kumuluje, kurczę, no. Nie pomyślałem. No ale dobra. I tak tą zbroję się dostanie, no. Dobra. Fajnie, że łuku zapomniałem. No po prostu mega. Mam nadzieję, że tam się jeszcze wrócę. I teraz co? 98 punktów życia. No to teraz będziemy ładować w Dexterity na przemian z siłą chyba. Bez sensu na razie dawać do Vitality, wydaje mi się. O proszę. Złamią się jak zapałki. Obrażenia też nie są niezłe. Czy nie są złe? Nie, że nie są niezłe, tylko są właśnie niezłe. Chodźcie tu. Co mnie dziabiecie? Aha. Jak ja to uwielbiam, barba. Musi dostać. Ale się uleczył. Siecze. Czyli obie te postacie jakby z pliku tekstowego mają mają to atakowanie obszarowe w linii, tak. No i spoko. Spoci. Strasznie dużo mikstur, tylko akurat many, co mi się w ogóle nie przyda. No jedynie kapliczka słońca może pomóc, żeby to zamienić na te mikstury odnawiające wszystko, nie? To wtedy to tak, ma to sens. Wow, 12. Bardzo duże staty. Bardzo duże staty. Tutaj ona to wychodzi.
położył. Tu jest wyjście do trzeciego poziomu, tu jest rzeźnik, widać go nawet. Czaj z toporem. On gracza nie słyszy, ale tu jest kolejny. Nie no, mówię, raczej go nie położę, nawet na berzerku. Możemy sobie for fun spróbować, ale... No, ale dzielnie sobie radził, kurczę. Prawie dziada byłby w stanie może położyć, tylko że on jest żywotny i to jest ten problem. Kurczę, no. 6 do 15 tam pewnie podbiło mocno, bo przecież jak dostaje 12, no to kurczę, to spróbuję go później pojechać tak, o, bez łuku. Oho. Kurczę, no. Jak mnie ten barb zaimponował tutaj w tym momencie. Beczką załatwię. Ciekawe. Dobra, zmęczenie. Zmęczenie czy już minęło? Wydaje mi się, że to już po efekcie zmęczenia. Okay. Morning Star. No. 28% damage'a. 6 do 15. Jeżeli to jest broń jednoręczna, to w sumie dobrze, nie? Bo dokładam sobie tarczę i mam dokładnie te same obrażenia, tak? A tu jest od 6, a tam troszkę się cofa i... Close the door, aha. To była ta gwiazda zaranna z tego typa. Dobra. I kolejne jakieś kluby. Idziemy na kluby. Tak. Dobra. Dobrze, dobrze. Ależ tu kładzie. Kładzie jak zapałki. Zmęczenie 12, 9, 12. No mówię, 75% tych pierwszych jakby strat. O. Proszę bardzo. Co to jest za kapliczka? Holy Shrine. Oj, tego chyba nie można dotykać. Chociaż w pewnych sytuacjach można, z racji tego, że on przecież nie opracowuje żadnych czarów, więc nie można zjechać poniżej zera, tak? Jeżeli to jest do czarów coś, holy. Rzuca na użytkownika czar przenikanie. Przenikanie. Co to jest przenikanie? To jest ten reflekt? Aha. Proszę, jak zboostował obrażenia. No, to na wyższym poziomie powinien mieć jeszcze więcej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, nieźle, nieźle. Nieźle. Ah!
złoto. Okej. Okay. No. Czekam tylko, kiedy mnie trafią. To było groźne. Uff. Udało się. Spróbuję jeszcze raz zrobić podejście na rzeźnika z samym toporem, ale to jak? Do XP maksymalnie na tym poziomie, czy już niebawem. I wtedy zrobię podejście numer 2. No nieźle. Aha, to chyba już. Tak powiem. A nie, jeszcze mam ten te terytoria, dobra. No, myślę, że tutaj się zatrzymamy i skończę odcinek. Nie źle. Pierwszy quest wykonany. Tu pan rzeźnik się już obsrał w zbroi. I z tasakiem. No, na razie to nie mamy nic takiego ciekawego z przedmiotów. No szkoda tego Raxa, ale on też jest taki słaby i na pewno zostałby wymieniony niebawem. Dobra, no to tyle. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Barbem się spodobał. Zapraszam na kolejne, no bo tak jak mówię, będą kolejne tam 3 poziomy rozgrywane nim trudności, więc będzie kupa zabawy. Dzięki i na razie.